16 listopada już drugi raz w tym roku pójdziemy do urn, tym razem na wybory samorządowe. Wybierzemy prawie 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików województw oraz 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów. Swoich przedstawicieli wybierać będziemy spośród ponad 70 tysięcy kandydatów i 12 tysięcy komitetów wyborczych. W Koszalinie, w tym najważniejszym fotelu w ratuszu, chce zasiąść 6 kandydatów. Cała szóstka przyjęła moje zaproszenie do udziału w debacie na antenie telewizji Max. Pierwszą jej część poświęconą kulturze, edukacji i sportowi mogli Państwo obejrzeć wczoraj. Dziś czas na drugą część, w której kandydaci będą odpowiadać na pytania dotyczące ich programu gospodarczego i inwestycyjnego. A są to Kyle Attenborough, Komitet Wyborczy Wyborców Kyle Attenborough, Moje Nowe Miasto JOLO. Dzień dobry. Anna Mętlewicz, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam Państwa. Adam Ostaszewski, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem. Dzień dobry, witam Państwa. Piotr Jedliński, obecnie urzędujący prezydent Koszalina, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam Państwa. Artur Wezgraj, Komitet Wyborczy Lepszy Koszalin. Dzień dobry Państwu. Jan Kazimierz Adamczyk, Komitet Wyborczy Wyborców Prawica i Wolność. Dzień dobry. Zanim rozpoczniemy, przypomnę zasady. Przed nami ostatni z 3 bloków tematycznych. Kandydaci odpowiedzą w nim na 2 pytania. Czas na odpowiedź to 2 minuty. Na koniec bloku będzie minuta na podsumowanie lub odniesienie się do tego, co mówili kontrkandydaci. Na sam koniec będą podsumowania. Wtedy każdy będzie mieć 2 minuty na podsumowanie debaty lub zachęcenie widzów do oddania na niego głosu. Kolejność odpowiedzi ustaliliśmy przed nagraniem w drodze losowania. Zapraszam na drugą część debaty. Zaczynamy blok poświęcony gospodarce i inwestycjom. W Koszalinie dominują firmy usługowe, handlowe i budowlane. Co trzecia z nich siedzibę ma poza miastem. Co piąta przyznaje się do tego, że jest firmą rodzinną. Aż 40% firm stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze. Tyle samo przedsiębiorców zatrudnia w Koszalinie do 10 pracowników. To dane z badania klimatu przedsiębiorczości w Koszalinie, które przeprowadziła w tym roku Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Jaki mają Państwo pomysł na wsparcie małych firm, by miały one szansę na przetrwanie w konkurencji z dużymi przedsiębiorstwami, na przykład ze strefy ekonomicznej czy wielkopowierzchniowymi sklepami? Jako pierwszy odpowiada Kyle Attenborough i przypominam, że na odpowiedź ma Pan 2 minuty. Bardzo ważnym... koszty są w ogóle elementem każdej działalności gospodarczej, więc jeżeli mamy wyrównać w jakiś sposób szanse małych przedsiębiorców w stosunku do tych wielkich przedstawicieli wielkich korporacji, to powinniśmy skupić się przede wszystkim na punkcie, który proponuje wielu kandydatów na prezydenta, czyli na obniżeniu podatku od nieruchomości dla działalności gospodarczej. Nie możemy zgodzić się z tym, żeby płacić podatki w wysokości takie, jak płacą przedsiębiorcy w Warszawie, ponieważ skala ekonomiczna jest nieporównywalna. Następnym punktem takim umożliwienia wyrównania tych szans pomiędzy dużymi a małymi przedsiębiorstwami powinna być większa wrażliwość zarządu miasta na prośby umarzania zaległości, szczególnie od małych działalności, takich jak zakłady szewskie, czy zakłady, które nie generują dużego zysku. Poza tym proponujemy takie rozwiązanie, gdzie przedsiębiorcy zaczynający działalność gospodarczą powinny być jasno określone procedury. Czyli jeżeli będziemy kogoś zwalniać lub obniżać te podatki od nieruchomości pod działalność gospodarczą, powinny być to zasady przejrzyste, jasne i obowiązujące bezwzględnie wszystkich przedsiębiorców w Koszalinie. Teraz strefa ekonomiczna, która z jednej strony jest błogosławieństwem dla miasta, a z drugiej strony powoduje likwidację znacznej części małych przedsiębiorców w mieście. Tutaj rozwiązania są trudne do zrealizowania, ponieważ przeciwstawiamy interesy większego zatrudnienia przez większe spółki, a samo zatrudnienia przez małych przedsiębiorców. Czas minął, dziękuję bardzo. Teraz 2 minuty na odpowiedź ma Anna Mętlewicz.
Ja w swoim programie właśnie skupiam się na przedsiębiorcach i to jest właśnie to, o czym tutaj mówił kolega, ulgi w podatku od nieruchomości dla działalności gospodarczych. Mówię tutaj o ulgach w zamian za tworzone miejsca pracy i dotyczą one przedsiębiorców, którzy posiadają nieruchomości maksymalnie do 1000 metrów kwadratowych. Mówię również o pełnomocniku do spraw przedsiębiorców, takim, który będzie pilotował początkującego przedsiębiorcę od początku do końca, czyli będzie go, można tak przysłowiowo powiedzieć, za rękę prowadził, tak, żeby wszystkie swoje formalności w tym początkowym etapie jak najszybciej załatwił. Mówię tutaj o uproszczonych procedurach administracyjnych, pozwolenia na budowę, uzgodnienia budowlane, szczególnie te właśnie dla przedsiębiorców. Głównie chodzi tutaj o skrócenie terminów. Mówię również o promocji koszalińskich firm, o promocji tej wewnętrznej, czyli między koszalińskimi firmami, ale i o zewnętrznej. Mówię o strefie IT dla przedsiębiorców, wzorem strefy ekonomicznej. Mówię o zespole trzech portów, szerokim projekcie Prawa i Sprawiedliwości, czyli o centrum logistycznym w Koszalinie. Mówię o zielonej energii, głównie skupiając się tutaj na biogazowni, która będzie produkować paliwo do autobusów MZK. Z tego tytułu możemy mieć darmową komunikację miejską. I mówię o giełdzie rolno-spożywczej. To jest również projekt, który kilka lat temu analizowaliśmy, chcieliśmy zrealizować z panem prezydentem Mikietyńskim. Nie udał się ten projekt wówczas, ponieważ prezydent się rozchorował. Ja do tego pomysłu swojego wtedy wracam w programie, swoim programie wyborczym. Dziękuję bardzo. 2 minuty dla Adama Ostaszewskiego. Szanowni Państwo, żeby dzielić, czyli żeby wydawać, musimy najpierw wytworzyć, czyli zarobić. I dlatego też jako pierwszy ogłosiliśmy już w marcu tego roku program gospodarczy. I mówię tak, strefa tak, no ale strefa to jest taki samonapędzający się organizm, samonapędzająca się maszyna, która będzie się rozwijała niezależnie od tego tak naprawdę, kto będzie w Koszalinie rządził. A musimy zwrócić uwagę na drobnych przedsiębiorców, na te wszystkie firmy, które nie korzystają z dobrodziejstw strefy, ale które są w Koszalinie i tu płacą podatki. Dlatego też proponuję przyjęcie w następnej kadencji takiego dokumentu, który byśmy mogli nazwać Program Wspierania Przedsiębiorczości. Byłby on skierowany do wszystkich firm działających w Koszalinie i byłby oparty na kilku filarach. Między innymi takim filarem byłoby tworzenie warunków dla działania lokalnych przedsiębiorców. Mówimy tutaj między innymi o odpowiednim poziomie infrastruktury technicznej w otoczeniu firm, czyli kierowaniu środków budżetowych na tą infrastrukturę, która jest wokół tych firm, remonty ulic i tego typu rzeczy. Mówimy też o uzgadnianiu ładu przestrzennego z przedsiębiorcami. Tutaj dobrym przykładem jest na negatywne działanie władz miasta jest program plan zagospodarowania śródmieścia, gdzie było zgłaszanych wiele uwag, które nie były uwzględniane. Tutaj w tym miejscu można by pokusić się też o przywrócenie funkcji architekta miejskiego. Mówimy także o preferencyjnych warunkach dzierżawy budynków pod inwestycje, a także przyjazną politykę fiskalną, w tym podatkową i niepodwyższanie między innymi opłat zależnych od miasta, takich jak opłata za pas drogowy. I bardzo jedno konkretne rozwiązanie, na które chcę zwrócić uwagę, to reaktywacja Manhattanu w dawnym miejscu. To są miejsca pracy, to jest udział miasta w podatkach, w opłatach lokalnych, to jest także praca dla ludzi nie tylko przy sprzedaży, ale także przy wytwórstwie i dostawie, a wreszcie przyciągnięcie ludzi do centrum miasta. Dziękuję bardzo. Piotr Jedliński. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Oczywiście mówimy tutaj o wielu, wielu programach związanych z małymi firmami. Samo pytanie wydaje się być troszeczkę źle postawione, ponieważ wiadomo, że jedno miejsce w pracy w strefie generuje około 3 do 4 nawet miejsc pracy w zależności od rodzaju działalności poza strefą, czyli w firmach, które obsługują, są dostawcami, kooperantami tychże firm. Więc tutaj w ten sposób strefa również wpływa pozytywnie na mały biznes koszaliński, zwłaszcza ten biznes, który zajmuje się serwisowaniem, który zajmuje się obsługą dużych firm strefowych. I mamy taki przykład, że firma, która rozpoczęła od serwisowania i od wsparcia technicznego firm strefowych, w tej chwili wchodzi do strefy, w tej chwili się staje małym przedsiębiorcą i też takie tereny na terenie strefy specjalnie
kopalni otworzyliśmy, one się cieszą bardzo dużą popularnością właśnie wśród firm koszalińskich, wśród firm, które mają swój rodowód koszaliński. Mówimy tutaj często o podatkach. Na dzień dzisiejszy miasto udziela 15% rabatu, można powiedzieć, bo nie pobieramy stawek maksymalnych w przeciwieństwie do szeregu okolicznych miast, więc to jest sprawa związana z polityką miasta prowadzoną od lat. Nie pobieramy stawek maksymalnych. Jeśli chodzi o wsparcie tych naszych podmiotów raczkujących, rozpoczynających swoją działalność, to Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości prowadzi szeroką politykę szkoleniową, politykę informującą o tym, jak wejść na rynek, jak załatwiać formalności, jak załatwiać kontrakty zagraniczne, i tą część będziemy oczywiście rozszerzać i rozszerzamy w sposób ciągły. Pełnomocnik do spraw obsługi inwestorów działa, będzie wzmocniony o część związaną z pełnomocnikiem do spraw zatrudnienia, bo często biznesmeni w Koszalinie narzekają na to, że tychże wykształconych pracowników po prostu nie ma i trudno jest ich pozyskać. Czas minął, dziękuję bardzo. I teraz 2 minuty dla Artura Wezgraja. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, jak można trochę manipulować się liczbami. Otóż chwalimy się liczbą miejsc pracy w strefie ekonomicznej, wzrostem 1400, generowaniem obok. A jak popatrzymy na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 4 lat, czyli od 2010 roku, od początku kadencji, to bezrobocie w Koszalinie per saldo wzrosło o 2% prawie. To oznacza 1000 osób więcej niż 4 lata temu bezrobotnych. A więc to działanie niekoniecznie musi przynosić taki efekt, jak nam się wydaje, czy taki, jak prezentujemy. Swój program gospodarczy prezentowałem na spotkaniu z przedsiębiorcami i uzyskałem najlepszy ze wszystkich panów wynik, bo 90% poparcie dla proponowanych rozwiązań. Tam były aż 4 obszary dotyczące gospodarki, w tym m.in. strefy ekonomicznej, ale to pytanie dotyczy drobnych przedsiębiorców. Trzeba powiedzieć tak, że część drobnych przedsiębiorców nie konkuruje z tymi dużymi przedsiębiorcami, dlatego że mają zupełnie inne obszary i zupełnie inne rynki. Firmy w strefie ekonomicznej w znakomitej większości mają rynki zewnętrzne, nie tu koszalińskie, więc one nie są konkurentami. Oczywiście takie firmy jak sklepy wielkopowierzchniowe są konkurentami i wtedy trzeba te małe przedsiębiorstwa wspomóc. My proponujemy mechanizm koszalińskiej dźwigni gospodarczej przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ten mechanizm dźwigni gospodarczej obejmuje wsparcie przedsiębiorstw przy budowaniu rynku zewnętrznego, w tym finansowe wsparcie, budowanie wspólnej marki dla tych przedsiębiorstw, które chcą, budowanie wspólnego procesu reklamowego, który reklamuje produkty. Nie wydawajmy pieniądze na reklamę Koszalin czy działanie władz samorządowych, wydawajmy pieniądze na produkty, które przynoszą rozwój gospodarczy. I proponujemy również odpolitycznienie działalności gospodarczej, czyli odłączenie w ogóle wpływów samorządu na działalność gospodarczą, bo ta jest tylko szkodliwa, bo narusza po prostu zasady równej konkurencji. Dziękuję bardzo i tę rundę zamyka Jan Kazimierz Adamczyk. Po pierwsze, nie można dzielić przedsiębiorców. Nie możemy dzielić ich na małych i dużych, czy dzielić ze względu na to, jaki rodzaj działalności wykonują. Wspierać trzeba wszystkich przedsiębiorców w Koszalinie, bo wszyscy przedsiębiorcy dają miejsca pracy, wszyscy generują zysk i w efekcie wpływy podatkowe do budżetu. Także tutaj nie zgadzam się z tym, żeby dzielić przedsiębiorców na mniejszych, większych, apteki, banki czy restauracje. Przede wszystkim trzeba obniżyć ten podatek od nieruchomości, o tym mówi większość tutaj kandydatów, ponieważ tu zapewne pan Ostaszewski przyzna mi rację, że prawo podatkowe jest obok prawa karnego dziedziną, która najbardziej wpływa na zachowania ludzkie, więc jeżeli w Koszalinie będą niższe podatki niż gdzie indziej, to przedsiębiorcy chętniej będą do Koszalina się przenosić. Proponujemy też sprzedaż lokali, ale nie tylko mieszkalnych, ale także tych przeznaczonych do prowadzenia działalności, w drodze przetargów, tak żeby ci, którzy teraz wynajmują je od miasta, mogli je nabyć, mogli w nich zainwestować, wyremontować i żeby im się to po prostu opłacało. Na naszych konferencjach też programowych padła taka propozycja stworzenia karty młodego przedsiębiorcy. To jest taki projekt, który nie pociąga za sobą wydatków z miejskich, natomiast miasto jest tylko i wyłącznie koordynatorem. Miałoby to działać na takiej zasadzie, że jakaś grupa przedsiębiorców udzielałaby ulg na swoje usługi innym przedsiębiorcom, tym, którzy otwierają swoje firmy, którzy chcą w Koszalinie działać. To byłaby jakaś księgowa, prawnik, którzy by obsługiwali te
z tych przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają działalność. Tutaj można jeszcze oczywiście obniżyć podatek od środków transportu, choć to tam już ma mniejszy wpływ na działanie przedsiębiorców. Wiadomo, że ten podatek od nieruchomości jest tutaj najważniejszą rzeczą. Dziękuję bardzo. W ciągu ostatnich 4 lat oddano w mieście do użytku kilka bardzo dużych inwestycji, m.in. nowy obiekt Filharmonii Koszalińskiej, ring drogowy, Park Książąt Pomorskich, a ostatnio odnowiony rynek staromiejski. Mieszkańcy wciąż czekają na akwapark, a jaka będzie pierwsza, najważniejsza inwestycja, jaką rozpoczną państwo zaraz po objęciu urzędu i skąd wziąć na jej realizację pieniądze? Jako pierwszy będzie odpowiadać Jan Kazimierz Adamczyk. Bardzo proszę, 2 minuty. W pierwszej kolejności trzeba by było zastanowić się, czym tak naprawdę są inwestycje z punktu widzenia przedsiębiorcy. Przecież inwestycja to jest takie działanie, gdzie najpierw trzeba wydać pieniądze, a potem te pieniądze mają się zwrócić. Trudno więc nazwać inwestycją akwapark czy filharmonię, bo one żadnych zysków nie przyniosą. Trzeba będzie do nich dopłacać cały czas, także nie nazywałbym ich inwestycjami. Jeżeli chodzi o nasz program, zawiera się on w haśle gmina minimum. Uważamy, że gmina czy władze miejskie, tak jak tutaj w Koszalinie, powinny skupiać się w swoich działaniach na takich instalacjach czy budowach, z których korzystają wszyscy mieszkańcy, a nie tylko ich poszczególne grupy. Także generalnie najważniejsze są dla nas drogi, parkingi, też te inwestycje takie jak doprowadzenie kanalizacji do nowych osiedli i to, z czego korzystają wszyscy mieszkańcy, a nie poszczególne grupy. Bo uważamy, że nie do końca uczciwe jest postawienie sprawy w taki sposób, że wszyscy mieszkańcy płacą podatki, budujemy na przykład filharmonię czy stadion, a korzysta z niego niewielka grupa mieszkańców Koszalina, bo do filharmonii chodzi kilkaset osób, na nową halę 2-3 tysiące maksymalnie. Także to nie jest po pierwsze inwestycja, po drugie nie korzystają z niej wszyscy mieszkańcy. Chcemy skupić się na drogach, parkingach i w instalacjach, z których korzystać będą wszyscy mieszkańcy Koszalina. Dziękuję bardzo. A teraz 2 minuty na odpowiedź dla Artura Wezgraja. Akwapark to jednak jest inwestycja, dlatego że oprócz inwestycji rozumianych biznesowo mamy jeszcze inwestycje o charakterze społecznym. No i niestety w spuściźnie po poprzedniej kadencji za najważniejszą inwestycję na początek trzeba uznać dokończenie tego akwaparku, naprawienie wszystkich tych błędów, które zostały dokonane przez źle zawarte umowy, przez niemożliwość wyegzekwowania kar umownych i przez podnoszone koszty, czyli te 16 milionów, które musimy wydać na obiekt inny niż był pierwotnie zaplanowany. To jest niedopuszczalne. Dopiero potem możemy myśleć o inwestycjach większych. Te inwestycje, o których my mówimy, to są inwestycje dotyczące po pierwsze całego Śródmieścia, czyli trzeba opracować projekt dotyczący Śródmieścia, bo niestety poszło to w tą stronę, że jest taki wyrwany kawałek Śródmieścia w postaci placu Starego Rynku i teraz do tego trzeba dobierać resztę. Po drugie, to jest oczywiście stadion i nowoczesna hala targowa, którą niekoniecznie w postaci rewitalizacji Manhattanu, tylko w zupełnie nowym miejscu proponujemy. I inwestycja niezwykle ważna, mianowicie inwestycja w Jamno i Łabusz, w infrastrukturę, tak aby przygotować ten cały obszar do możliwości rozwoju gospodarczego w oparciu o turystykę. Południowy brzeg Jamna jest dla nas niezwykle ważny, dlatego musimy tam inwestować, ponieważ tylko ten rodzaj inwestycji zagwarantuje nam przychody poprzez przemysł turystyczny. Bardzo przepraszam. Ten cały komplet działań, który przewidujemy, musi być skoordynowany razem. Dlatego nie możemy powiedzieć niestety o tej pierwszej inwestycji, która będzie najważniejsza, tylko musimy mówić o całości przedsięwzięcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz 2 minuty dla Piotra Jedlińskiego. Pan Artur Wezgraj wraca do akwaparku. Akwapark został wyprowadzony na prostą po serii błędów, począwszy od wiceprezesa akwaparku, który jest obecnie na listach lepszego Koszalina, skończywszy na problemach z wykonawcą, o czym szeroko mówiliśmy, ale to jest inwestycja, która się toczy. My myślimy o przyszłości, myślimy o Jamnie, myślimy o otwarciu Jamna na Bałtyk, jako właśnie tej,
to jest ten impuls rozwoju Koszalina. Mówimy tutaj o inwestycjach drogowych związanych z powiązaniem Koszalina z drogą S6 i S11. Mówimy o uzbrojeniu nowego terenu na specjalną strefę ekonomiczną i miejsce hurtu, bo jest ono zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego. Mówimy o rzeczach związanych z rewitalizacją Śródmieścia i ten konkurs, który ogłosimy, to jest konkurs związany właśnie i wypracowany razem z przedsiębiorcami ze Śródmieścia na rewitalizację naszej autostrady, bo taką nam autostradę kilkadziesiąt lat temu zafundowano, czyli czteropasmową ulicę Zwycięstwa. A co będzie pierwsze? Pierwsze będą oczywiście drogi. Pierwszą drogą będzie ulica Słupska, na którą mamy zabezpieczone sfinansowanie. Mamy, można powiedzieć, wygrany konkurs na Schetynówkę, więc znowu środki zewnętrzne. I będziemy czekać oczywiście, przygotowywać projekty na szereg inwestycji związanych z nową perspektywą finansową, bo na dzień dzisiejszy te inwestycje, które planujemy i które są umieszczone w budżecie, nie uwzględniają nowej perspektywy finansowej. Myślę, że nikt, kto jest rozsądnym prezydentem i który patrzy na wydatki miejskie, w tej chwili nie może planować dużych inwestycji, a raczej przygotowywać je do realizacji. Natomiast sama realizacja nastąpi w momencie, kiedy ruszy druga perspektywa i kiedy ruszą olbrzymie, naprawdę olbrzymie pieniądze z Unii Europejskiej. Dziękuję bardzo. Adam Ostaszewski, 2 minuty. Szanowni Państwo, a ja jako przedstawiciel opozycji odpowiem trochę przewrotnie, bo zacznę odpowiedź od tego, co mi się podobało w ciągu ostatnich 4 lat z inwestycji, a mianowicie to były 3 rzeczy. Chodzi o koszalińską obwodnicę, czyli inwestycje w drogi, inwestycje, ten nasz koszaliński ring, zalew, czyli rozrywka, oraz dom pomocy społecznej, co prawda jeszcze nieukończony, ale jest to bardzo ważna inwestycja społeczna. Także te 3 inwestycje uważam, że powinniśmy w tej kadencji, która teraz się kończy, uznać za dobrą. Ale tak kiedy słucham znowu pana, tak jak wczoraj, pana Piotra Jedlińskiego i Artura Wezgraja, to widzę, że oni nawet na gruncie tych inwestycji umieją wejść w jakiś taki dziwny konflikt. A może zastanówmy się, co robić dalej. Uważam, że w pierwszej kolejności każdy następny prezydent musi zrobić przede wszystkim audyt możliwości finansowych naszego miasta. Pierwszy rok przyszłej kadencji to praca na budżecie, który został przygotowany przez obecną władzę, a zatem tak naprawdę nie wiemy, jakie będą możliwości finansowe, inwestycyjne miasta w przyszłości. Tym bardziej, że no, zbliżamy się do tych niebezpiecznych wskaźników, po przekroczeniu których będą musiały najprawdopodobniej być nasze możliwości inwestycyjne ograniczone. Czyli przede wszystkim na początku audyt, a następnie to, co mówiłem także wczoraj, inwestycje społeczne, przedszkola, żłobki, a także inwestycje, które dają miejsca pracy, a jednocześnie doprowadzą do tego, że miasto uzyska większy udział w podatkach, większy dochód, czyli między innymi Manhattan, między innymi to miejsce, gdzie ludzie będą mogli robić tańsze zakupy, a jednocześnie gdzie powstaną bardzo konkretne i realne miejsca pracy, a centrum miasta naprawdę ożyje. A także rozpoczęcie prac nad Regionalnym Centrum Sportu w miejscu dawnej Gwardii, skąd można uzyskać pieniądze z zewnątrz, dotacje z zewnątrz, a także wykorzystać te środki, które są w naszym zasięgu. Dziękuję bardzo. I 2 minuty dla Anny Mętlewicz. Rzeczywiście audyt miasta jest niezbędny i to powinno się robić na samym początku. Natomiast audyt miasta nie jest inwestycją. W moim przypadku inwestycją będzie energia odnawialna, o której mówię od samego początku. To jest fotowoltaika, to są solary na budynkach w pierwszej kolejności, budynkach użyteczności publicznej, tak aby zmniejszyć koszty utrzymania tych budynków. To mówię tutaj o Filharmonii, o nowo wybudowanym zapewne niedługo akwaparku. I w kolejnym etapie albo równolegle będę przygotowywała projekt dotyczący biogazowni, czyli cały system gospodarki odpadami. To są inwestycje, które zmniejszą koszty utrzymania mieszkańcom, bo w kolejnym etapie po budynkach użyteczności publicznej przejdę na budynki komunalne, więc zmniejszą się opłaty za ciepło
dla mieszkańców. Natomiast biogazownia, tak jak już powiedziałam wcześniej, będzie produkowała biometan do autobusów. Na to są, bo mowa tutaj jest o finansach, skąd weźmiemy pieniądze, na to są środki w Narodowym Funduszu Środowiska, są w RPO, unijne, mamy olbrzymie środki finansowe z Unii w nowym rozdaniu w ramach infrastruktury i środowisko dotyczące gospodarki niskoemisyjnej. Unia na to daje olbrzymie pieniądze, jest możliwość za niewielką kwotę 10-15% zrealizowania inwestycji właściwie dla całego miasta, potrzebne miastu i z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Koszalina. Dziękuję bardzo. I 2 minuty, Kyle Attenborough. Oczywiście pani Bentlewicz, zgadzam się, że audyt nie jest inwestycją, jednak trudno jest wróżyć z fusów i audyt musi być wykonany, zanim podejmiemy następny krok, czyli decyzje budżetowe. Decyzje budżetowe będą musiały uwzględnić obniżenie zadłużenia miasta. Tutaj to jest niezbędne, ponieważ jeżeli będziemy planowali wydatki na większe inwestycje, musimy najpierw uporządkować stan finansów miasta na teraz. Jeżeli chodzi właśnie o te inwestycje, to ja też proponuję właśnie te panele fotowoltaiczne dla wszystkich nieruchomości, które są obsługiwane przez Urząd Miasta, bo to będzie definitywnie i inwestycja, a jednocześnie będzie później oszczędność dla wydatków z budżetu miasta. Natomiast dziwię się, że pan Ostaszewski pochwala ring, bo to była duża inwestycja. Na pewno na teraz to wydaje się, że to była słuszna decyzja, ale przecież w przeciągu 2 lat powstanie obwodnica Koszalina S6 i to jest takie dublowanie się inwestycji. Wydanie 100 milionów złotych na coś, co w sumie będzie później mało wykorzystywane. I taką inwestycją, którą ja proponuję, która powiązałaby jednak to nasze położenie nadmorskie z lokalizacją miasta Koszalin, to jest proponowany przez Koszalińską Pracownię Architektoniczną, a wyśmiewany nie wiem dlaczego przez wszystkich polityków most łączący Koszalin z centrum Unieścia. Jest to inwestycja szacowana na około 350 milionów, ale tak jak prezydent Jedliński wspomniał, nadchodzą bardzo duże pieniądze infrastrukturalne dla Koszalina, a to by była niesamowita inwestycja oszczędzająca i dla kierowców czas i czas za benzynę. Będzie jeszcze minuta na uzupełnienie, bo przed nami runda podsumowań bloku poświęconego gospodarce i inwestycjom. Każdy z kandydatów, jak wspomniałem, ma 1 minutę i właśnie zaczynać będzie Kyle Attenborough. Szczęśliwie się złożyło, że mogę dokończyć swoją wypowiedź. Więc ten most będzie taką flagową inwestycją, która określi nasze miasto jako definitywnie związane z morzem. Połączy ruch pieszy, ruch rowerowy i ruch samochodowy, tak? Czyli można będzie w bardzo krótkim czasie dostać się do naszego najbliższego uzdrowiska nadmorskiego. Więc tutaj chciałbym zaakcentować, że być może nie będzie to inwestycja, która będzie realizowana w pierwszej kadencji, ale na pewno należałoby dokonać wszystkich kroków, które pozwoliłyby na zaprojektowanie i na zabudżetowanie tej inwestycji w latach następnych. Dziękuję. Dziękuję. I minuta na podsumowanie tego bloku. Ja bym się chciała odnieść do tego, co pan prezydent przed chwileczką powiedział, że rynek hurtowy jest wpisany w dokumenty. Szkoda tylko, że tak późno, bo kilka lat zostało zmarnowanych, a giełda rolno-spożywcza była przyszłością Koszalina. Można śmiało powiedzieć, że Koszalin byłby wówczas liderem regionu. Te kilka lat zostało zmarnowanych. Ja do tego pomysłu powrócę i jak zostanę prezydentem, na pewno zrealizuję. I jeszcze chciałabym też znowu do pana prezydenta, bo gdzieś tam wyczytałam, że pan prezydent wyśmiewa moją biogazownię. Ja nie mówię o biogazowni rolniczej, panie prezydencie, tylko o biogazowni komunalnej. A co to jest biogazownia komunalna, to zapewne pan wie. Mówimy o całym systemie gospodarki odpadami. Będziemy likwidować wysypiska i produkować biometan na bazie Pachnie tak samo. Proszę? Pachnie tak samo. Nie ma znaczenia biogazownia na bazie odpadów komunalnych, a nie na bazie odpadów rolniczych. Dziękuję bardzo. Biomasy. I minuta na podsumowanie dla Adama Ostaszewskiego.
Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że wszystkie osoby siedzące przy tym stole tak myślą o gospodarce, tak myślą o naszych przedsiębiorcach. Mamy różny program, mamy różne propozycje, ale myślimy o nich i chcemy te nasze rozwiązania wprowadzić w życie. Program SLD, program gospodarczy SLD był pisany przez przedsiębiorców dla przedsiębiorców i uzyskał on poziom poparcia 75% osób uczestniczących w spotkaniu, to byli koszalińscy przedsiębiorcy, gdzie go prezentowałem. I cieszę się też, że są inne programy, które uzyskały bardzo wysoki poziom wyższy. Takiej akceptacji, nawet wyższy, bo to daje nadzieję na porozumienie. I dlatego chciałbym wszystkim zaproponować, abyśmy w przyszłej kadencji przyjęli w formie uchwały Rady Miejskiej program wspierania przedsiębiorców. Określmy wspólnie kierunek, określmy wspólnie szczegóły i wpiszmy to, co mamy najlepszego we wszystkich naszych programach. To jest za ważna sprawa, aby o nią się kłócić i za ważna sprawa, aby używać ją do politycznych sporów. Dziękuję bardzo. Minuta dla Piotra Ilińskiego. Wiadomo, że gospodarka to jest coś, co leży wszystkim na sercu i tutaj się zgadzamy. Mamy różne pomysły, ale wydaje mi się, że część pomysłów związanych z ulgami, umorzeniami jest regulowana przez inne przepisy związane z ustawodawstwem, ale ustawodawstwem i polskim, i unijnym, więc poruszamy się w dosyć ograniczonych barierach, które narzuca nam prawo zewnętrzne. Ważne jest, że pracujemy nad poprawą warunków działalności przedsiębiorców, bo to jest ważne i to nie tylko uzbrojenie terenu, ale też rewitalizacja innych terenów, gdzie już prowadzona jest działalność. Takim przykładem jest ulica Lniana, czy też projektowana przeze mnie w najbliższej perspektywie Władysława IV. To są duże kompleksy, gdzie koszalińscy i to ci mali i średni przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność. Jeden ten teren udało się dużym nakładem sił i środków uporządkować. Przed nami drugi, przed nami kolejne wyzwania. Myślę, że warto dla gospodarki Koszalina podjąć ciężką pracę. Dziękuję bardzo. Minuta dla Artura Wezgraja. Jeśli mówimy o rynku w ogóle, mam na myśli rynek w sensie ekonomicznym oczywiście, to mówimy o dwóch obszarach. Rynek, który jest zleceń publicznych i rynek zleceń niepublicznych. Chciałbym się na chwilę zatrzymać przy tym rynku zleceń publicznych. Nie przypadkiem wracam do tego akwaparku i tego raportu NIK. Głównie z tego powodu, że mleko się już wylało. To są rzeczy nienaprawialne. Jesteśmy 16 milionów, przepraszam za kolokwializm, w plecy i to jest przykład tego, w jaki sposób prowadzone są inwestycje, a więc jak prowadzona jest gospodarka, w jaki sposób oddziałuje to na przedsiębiorców, którzy biorą udział w tych przedsięwzięciach. Rynek, wielomiesięczne opóźnienia, czy inwestycje drogowe z kolejnymi kłopotami. Proszę Państwa, przedsiębiorcy nie są zadowoleni z tego, jak są traktowani w Koszalinie. Przedsiębiorcy to wyrażają i coś, czego oczekują, to odwrócenia się urzędu ze swojego wnętrza do nich wprost. Dziękuję w każdym bardzo. Obszarze. Czas minął. Teraz odpowiedź o podsumowanie proszę Jana Kazimierza Adamczyka. Generalnie widzę, że zgadzamy się w większości co do tego, że te podatki od nieruchomości można obniżyć. Tutaj chciałem panu prezydentowi powiedzieć, że owszem regulują to ustawy, ale tylko granicę górną, dolną można nawet do zera, choć o tym nikt nie mówi, żeby całkowicie je zlikwidować, natomiast o obniżce jak najbardziej. Chciałem powiedzieć też, że nie może być tak jak teraz, że zwolnienie od tego podatku od nieruchomości dostały tylko i wyłącznie nieruchomości położone w strefie ekonomicznej. Musimy zająć się wszystkimi przedsiębiorcami, a nie dzielić tylko na tych dużych i małych, czy w jakikolwiek sposób dzielić. Nie można ich dzielić, bo wszyscy są ważni dla Koszalina. A co do drugiej części dotyczącej inwestycji, chciałem tylko powiedzieć, że bardzo sprytnie państwo przeszli z mówienia o konieczności oszczędzania do powiedzenia, na co będziecie dalej wydawać pieniądze. My mówimy o oszczędności przede wszystkim, a wydawać będziemy dopiero jak zmniejszymy zadłużenie i jak naprawimy budżet. Dziękuję bardzo i w ten sposób zakończyliśmy trzeci blok tematyczny debaty Telewizji Max. A zgodnie z regułami naszej dzisiejszej debaty na zakończenie każdy z kandydatów będzie mieć 2 minuty do wykorzystania według własnego uznania. Mogą Państwo podsumować debatę, mogą Państwo zachęcić do oddania na siebie głosu, mogą Państwo dodać coś, na co zabrakło wcześniej czasu. Proszę trzymać się tylko wyznaczonego czasu i są to 2 minuty i zaczynać będzie Jan Kazimierz Adamczyk. Bardzo proszę. Dobrze, dziękuję. Także dlaczego warto na nas głosować? Uważam, że dlatego, iż prezentujemy zupełnie inny styl rządzenia niż wszyscy konkurenci.
Konkurenci, tak jak mówiłem przed chwilą, mówią o tym, na co będą wydawać pieniądze, ile będą wydawać. Nie mówią, skąd wziąć te pieniądze, ani nie mówią o konieczności oszczędzania. Ja natomiast uważam, że w obecnej sytuacji nasze miasto potrzebuje przede wszystkim oszczędności, zmniejszenia długu i na tym opiera się nasz program. Tutaj w ramach tego zmniejszenia długu proponujemy właśnie zmniejszenie ilości inwestycji, likwidację Straży Miejskiej, reorganizację Urzędu Miejskiego, poważną reformę MZK, zaprzestanie dofinansowania deficytowego połączenia z Koszalina z Mielnem kolejowego, bo nie widzimy powodu, żeby miasto miało robić konkurencję prywatnym przedsiębiorcom, którzy potrafią tą linię obsługiwać i potrafią na niej zarabiać. Drugim filarem naszego programu jest poprawa warunków dla przedsiębiorców. Już o tym też była dzisiaj mowa, czyli zmniejszenie lokalnych podatków i opłat, usprawnienie pracy ratusza, sprzedaż lokali użytkowych należących do miasta. Chcemy, żeby Koszalin się rozwijał i chcemy, żeby Koszalin był miastem bogatym. Ale miasto bogate to jest takie miasto, w którym bogaci są mieszkańcy, a nie miasto z wysokim budżetem. Ten budżet należy odchudzić, a pieniądze pozostawić w kieszeniach mieszkańców. Dlatego proszę Państwa o głosy na mnie w wyborach na prezydenta i na kandydatów Prawicy i Wolność do Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. 2 minuty na podsumowanie debaty dla Artura Wezgraja. Szanowni Państwo, Koszalin to nie jest tak naprawdę zbiór ulic, zbiór budynków, urządzeń. Koszalin to są przede wszystkim ludzie. I tak naprawdę, jeśli jakąkolwiek inwestycję rozpatrujemy w kategoriach jej ważności czy sukcesu, to ona będzie sukcesem dopiero wtedy, kiedy będzie służyła ludziom. Inaczej jest po prostu zbędna, jest wyrzuceniem pieniędzy publicznych, waszych pieniędzy. Głosujcie, proszę Państwa, na mnie, głosujcie na lepszy Koszalin, dlatego że przedstawiamy Państwu najlepszą ofertę i programową, i ofertę osobową. Jesteśmy ludźmi, którzy potrafią zbudować przyszłość Koszalina, przyszłość dla jej mieszkańców, dla jego mieszkańców, przepraszam. Proszę Państwa, mamy w programie rzecz niezwykle ważną, coś, co dotyczy każdej koszalińskiej rodziny. Mamy w programie sposób na obniżenie kosztów dla przeciętnej koszalińskiej rodziny, kosztów codziennego życia na poziomie 500 zł miesięcznie. Osiągniemy ten cel i tak naprawdę tańsze życie, tańsze usługi publiczne wcale nie muszą oznaczać gorszej jakości. Głosujcie też, proszę Państwa, na mnie, ponieważ jestem kandydatem najbardziej z obecnych tutaj doświadczonym w zarządzaniu dużymi organizacjami publicznymi. Zarządzam dużym budżetem, dużą instytucją, która odnosi sukcesy zarówno w obszarze inwestycyjnym, jak również w obszarze zarządzania codziennego. Poza tym jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, dla którego powinniście na nas głosować. Koszalin, podobnie jak wiele samorządów, został niezwykle upartyjniony. Lobby partyjne, interesy ludzi, którzy są powiązani w takich strukturach partyjnych, decydują o tym, co się dzieje w Koszalinie. Chcemy, żeby o Koszalinie decydowali obywatele Koszalina. Nie jestem partyjny, nie reprezentujemy żadnej partii, nie mamy mocodawców u góry, którzy ustalają, co mamy robić w Koszalinie. Dziękuję bardzo. 2 minuty do wykorzystania dla Piotra Jedlińskiego. Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich na wybory 16 listopada. 16 listopada wybierzemy prezydenta i wybierzemy radnych, którzy przez najbliższe 4 lata będą rozwijać Koszalin. Proszę o głos mieszkańców Koszalina. My kochamy Koszalin, my pracujemy dla Koszalina. My nie patrzymy na przynależność partyjną, co można było zobaczyć tutaj na tej debacie. Potrafimy rozmawiać, potrafimy słuchać, potrafimy podejmować prawidłowe, czasami trudne, czasami kontrowersyjne decyzje. Proszę Państwa o głos. Dziękuję bardzo. Teraz 2 minuty dla Adama Ostaszewskiego. Szanowni Państwo, idźcie do głosowania. 16 listopada zdecydujecie, w jaki sposób oceniacie obecną władzę oraz to, czy chcecie zmian. I powiem trochę przewrotnie. Jeżeli dobrze oceniacie obecnego prezydenta, to idźcie na wybory i na niego zagłosujcie. Jeżeli natomiast nie podoba wam się żaden z 6 kandydatów siedzących przy tym stole, to też idźcie na wybory i oddajcie głos nieważny. Jednak jeżeli uważacie, że w Koszalinie potrzeba zmian i potrzeba nowego stylu zarządzania miastem, to idźcie i zagłosujcie na Adama Ostaszewskiego oraz kandydatki i kandydatów
listy SLD Lewica Razem. My nie chwalimy się tym, że będziemy blisko ludzi, bo my blisko ludzi jesteśmy. My nie wyznajemy miłości do naszego miasta, bo my go kochamy i kochamy mieszkańców. Nie mówimy, że Koszalin może być tylko lepszy. My mówimy, że może być także społeczny i demokratyczny. Mamy kompleksowy program. Mamy ludzi godnych zaufania, ludzi doświadczonych, którzy są waszymi przyjaciółmi, waszymi znajomymi, waszymi sąsiadami. Pokazujemy ich na spocie, pokazujemy twarze, nie chowamy się za chmurkami. Pokazujemy ich na tym spocie, który widzicie między innymi w telewizji Max. Mamy kompleksowy program. To jest program Koszalin społeczny, lepszy, demokratyczny. I chcemy zmian, ale chcemy też porozumienia. Dlatego po tej debacie ten program wręczę każdemu z moich kontrkandydatów z propozycją tego, aby po wyborach spokojnie już usiąść i wspólnie pracować dla dobra naszego miasta, dla dobra naszego regionu i dla dobra jego mieszkańców. Głosujcie Państwo na SLD Lewica Razem. Dziękuję bardzo i 2 minuty dla Anny Mętlewicz. Dlaczego warto na mnie zagłosować? Bo mam, szanowni państwo, bardzo dobry program gospodarczy dla Koszalina, sprawdzony w innych miastach Polski oraz za granicą. W przypadku energii odnawialnej jest to Szwecja, trzeci zespół portów to Niemcy, ulgi w podatkach dla przedsiębiorców to Poznań, Wrocław, Łódź i wiele innych. Bo po drugie mam w programie ujęte szkolnictwo zawodowe, czyli dualistyczny program kształcenia, profilaktykę prozdrowotną, badania lekarskie i stomatologiczne. Zwiększenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w szkołach. Bo w swoim programie nie zapomniałam o najsłabszych. Zmodyfikuję kartę dużej rodziny, gdzie bilety autobusowe dla mieszkańców Koszalina będą za darmo. Podręczniki dla każdego ucznia będą w bibliotece szkolnej. Dzięki budowie biogazowni będziemy mieli tańsze ciepło i śmieci. Uwolnię również sprzedaż mieszkań komunalnych. Będziemy mieli 99% bonifikatę. Zlikwiduję kolesiostwo, arogancję i nepotyzm. Wszystko w urzędzie i w jednostkach samorządowych. Pracownik urzędu wykonuje misję wobec mieszkańca. Stadion Gwardii musi być wyremontowany, a nie burzony. Piłkarska drużyna ma być w drugiej lidze, minimum w drugiej lidze. Szkolenia od ucznia do trenera. System finansowania sportu kwalifikowanego musi być zmieniony. Oddajcie państwo na mnie głos. Jestem jedyną kobietą, ale jedyną osobą, która potrafi zrobić porządek w urzędzie. Dziękuję. Dziękuję. I 2 minuty do wykorzystania ma pan Kyle Attenborough. Mój komitet wyborczy, moje nowe miasto Jolo, składa się z ludzi nietuzinkowych, przedsiębiorców, jest osoba bezrobotna, są studenci, sportowcy, ale to są ludzie, którzy się angażują, więc przy wyborze do Rady Miasta proszę zwrócić uwagę na naszą listę. Poza tym nie miejmy złudzeń, że osoby, które występują tutaj razem w tym programie, a należą do partii politycznych, a nawet które się odżegnują, że nie należą, ale należały w przeszłości do PZPR, do PiS-u, do PO, nie zagwarantują nam nowego sposobu i stylu zarządzania. Tylko zmiana pozwoli na faktyczną odnowę tego miasta. To miasto ma dobre położenie, ma wspaniałych młodych ludzi, którzy chcą się kształcić, którzy chcą zakładać swoje firmy. Ale dopóki istnieje skostniała i przestarzała metoda zagospodarowywania zasobami ludzkimi, nie zmienimy nic. Głosujcie na ludzi nowych, na ludzi, którzy nie są powiązani z układami politycznymi i to pozwoli nam zreorganizować sposób zarządzania miastem, zaoszczędzić pieniądze i wydawać je w taki sposób, który będzie zgodny z Państwa oczekiwaniami, ponieważ my będziemy proponowali raz do roku swoiste referendum budżetu obywatelskiego i zakładamy w naszym programie przeznaczanie 3 do 6% budżetu miasta, który będzie realizowany w budżecie obywatelskim. Także to są realne propozycje. Proponujemy, oczywiście nie zapominajmy o tym, że proponujemy likwidację Straży Miejskiej. To będą oszczędności, a poza tym proponujemy również przeniesienie Centrum Monitoringu z Policji do Urzędu Miasta, żeby informacje o bezpieczeństwie miasta były niezależne od Policji i były dostępne dla mieszkańców, którzy będą chcieli w sprawach sądowych wykorzystać te informacje z monitoringu. Także bardzo proszę 16 listopada głosować na mnie i na kandydatów z mojego nowego miasta Jolo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Na tym kończymy debatę prezydencką w Telewizji Max. Zaproszenie do udziału w niej przyjęli wszyscy ubiegający się o wybór na najważniejszy urząd w mieście kandydaci. Kyle Attenborough, Komitet Wyborczy Wyborców Kyle Attenborough, Moje Nowe Miasto JOLO. Miło dziękuję mi było. Bardzo. Anna Mętlewicz, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Dziękuję. Adam Ostaszewski, Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Piotr Jedliński, Prezydent Koszalina, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska. Dziękuję, do zobaczenia. Zapraszam jeszcze raz 16 listopada. Wybierzmy dobry Koszalin. Dziękuję bardzo. Artur Wezgraj, Komitet Wyborczy Lepszy Koszalin. Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu. Idźcie 16 na wybory. Dziękuję. Jan Kazimierz Adamczyk, Komitet Wyborczy Wyborców Prawica i Wolność. Dziękuję bardzo, że wytrzymali Państwo z nami tyle czasu. Do widzenia. Dziękuję Państwu, a mi nie pozostaje nic innego, jak gorąco zachęcić Państwa do udziału w niedzielnych wyborach, niezależnie od tego, na kogo będą Państwo głosować. Każdy głos się liczy i każdy głos jest tak samo ważny. W piątkowym wydaniu Tygodnika Miasto znajdą Państwo pełen pakiet praktycznych informacji dotyczących tego, jak i gdzie głosować, a pierwsze, pewnie jeszcze nieoficjalne wyniki wyborów podamy na antenie Telewizji Max w wydarzeniach w poniedziałek, oczywiście o 17.15. Polecam i zapraszam, a teraz życzę przyjemnego wieczoru. Dobranoc.